może mówić, a podniesienie o jeden stopień, co to jest, to nic takiego, to przecież będzie trochę cieplej, będzie przyjemniej. Gdyby to spowodowało zmianę globalnych na przykład obiegu prądu, bo prąd Golfstrom, który potem się ochładza, schodzi pod dno i wraca przez równik na południe, to jest największy prąd, de facto większy niż El Niño, prąd oceaniczny na świecie. W związku z tym, gdyby mała zmiana albo zawartości dwutlenku węgla, albo temperatury średniej spowodowała tego typu zmiany, one odbiłyby się bezpośrednio na nas, nawet niekoniecznie we wzroście średniej temperatury. Również mogłoby się, to cały czas wszystko mogłoby się, dlatego że klimat jest tak niebywale skomplikowanym układem, nieliniowym, zależnym od bardzo wielu rzeczy. Części ich nie znamy, znamy je coraz lepiej, są boje w oceanach, które raz na jakiś czas się zanurzają na głębokość, tam już nie pamiętam jaką, kilometra, wynurzają i stale porównują i nadają, jakie są zasolenie, gęstość i tak dalej, również w oceanach. Więc te wiadomości mamy coraz lepsze, natomiast to nie zmienia faktu, że przewidywanie na dłuższą metę faktycznie klimatu jest trudne. Natomiast pewne znaki wskazują, że takie globalne zmiany mają miejsce. Więc ja bardziej niż globalne ocieplenie bałbym się globalnego, makroskopowego przesunięcia na przykład prądów oceanicznych, co miałoby bezpośredni wpływ może nie na całą planetę, ale na pewno na fragmenty. Również miałoby wpływ na powstawanie cyklonów, huraganów, gwałtownych zjawisk, które nie zmieniając nawet średniej temperatury na Ziemi, mogłyby być dużo częstsze.